Poparcie Lecha Wałęsy dla partii politycznych drga szybciej niż atom wodoru. Jeśli atom wodoru drga, ale dlaczego by nie miał, skoro jest atomem? Ale może mylę z jądrami, nie wiem. W każdym razie sytuacja zmienia się z nanomilimetra na milistopień Celsjusza. Na początku był za Lech Wałęsa za POKO. Ale kiedy nazwał Kornela Morawieckiego zdrajcą i Grzegorz Schetyna, odciął się Lech Wałęsa, poparł Kosiniaka-Kukiza. Ale chłopaki przestraszyli się z PSL-u takiego poparcia, schowały się w krzakach, sugerując panu Lechowi, żeby poszedł może popierać kogo innego. No i Wałęsa usunął z fejsa wpis o poparciu PSL i chodzą słuchy, że dzisiaj Lech Wałęsa ma poprzeć Lewicę. Żeby się zabezpieczyć, Lewica dała nam mszę w intencji, żeby jednak nie popierał. Jutro Lech Wałęsa być może poprze POKO. A nie, to już było. A co tam? W ogóle wszyscy teraz, słuchajcie, schodzą z linii strzału Wałęsy, bo kogo zobaczy, tego popiera. A to oznacza rozwój upadku. Mi osobiście, Lech Wałęsa przypomina kota Kaczyńskiego, bo wygląda na to, że też jest na garnuszku i kuwecie prezesa. No bo za darmo takich wolt na rzecz PiSu by nie wykonywał, no. Lech Wałęsa dostał tylko jeden rozkaz od Jarosława Kaczyńskiego. Nigdy, pod żadnym pozorem, w żadnej sytuacji i bez względu na okoliczności, choćby skały się zbuntowały, choćby deszcz do góry padał, nawet jak mu kotleta przypalą, choćby kur zapiał i cholera brała, choćby ktoś gwizdał na dużym palcu u nogi, Lech Wałęsa ma nawet nie myśleć o tym, żeby poprzeć PiS. Taki był warunek. Poeta, gdyby żył, napisałby: kogo Wałęsa Lech popiera, ten zęby z podłogi zbiera.